Ja bym to zupełnie inaczej na to pytanie odpowiedziała, ponieważ nazywa się to niesprawiedliwością, a ja to nazywam protekcjonizmem. Ja to nazywam zamykaniem właśnie swojego rynku pracy dla osób z innych krajów Unii Europejskiej, co jest, a to otwarcie, to nie zamykanie się, jest ustalone w dyrektywach unijnych. To było uzgodnione pomiędzy przywódcami 28 krajów unijnych. Więc oczywiście używa się tej retoryki, że to jest niesprawiedliwe dla naszych przedsiębiorców, czasami nawet dla naszych obywateli, generalnie dla naszych pracowników. Natomiast ja to nazywam zwykłym protekcjonizmem. Kiedyś można było mówić o tym, że w niektórych krajach koszty wykonywania, czy koszty pracy są niższe, w związku z tym jesteśmy konkurencyjni ceną. W tej chwili Polska i inne kraje europejskie, nie tylko Polska i nie tylko kraje z naszej części Unii Europejskiej, są konkurencyjne lepszą jakością. Więc ja tu nie mówię, absolutnie nie zgadzam się z tym słowem niesprawiedliwe. Uważam, że to jest protekcjonizm, który wszędzie istnieje, a istnieje dlatego, że jednak nie czujemy każdy z nas pojedynczo, że jesteśmy częścią gospodarki europejskiej. Czujemy każdy z nas osobno, że jesteśmy częścią naszych narodowych, czy o przedsiębiorcach mówię, że są częścią swoich narodowych gospodarek, a nie gospodarki europejskiej.